Dzisiaj pokażę Wam, jak sprawdzić, czy PIT został rozliczony przez dany urząd skarbowy. Przy okazji, jeśli jesteś węzełekiem filmów, łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A więc, początkowo, jeśli chcemy sprawdzić, czy nasz PIT został rozliczony przez urząd skarbowy, musimy udać się na stronę rządową, czyli podatki.gov.pl. Po wejściu na samą stronę, wybieramy opcję Podatek PIT. Po przekierowaniu zaznaczamy opcję Twój e -PIT i w tym momencie mamy możliwość zalogowania się. Dodatkowo mamy tutaj informacje o potrzebnych danych, które będą niezbędne przy samym logowaniu. Czyli w przypadku pierwszej opcji jest to PESEL lub NIP z datą urodzenia oraz kwotą przychodu z rozliczenia za 2018 i 2019 rok. Drugim sposobem, właściwie łatwiejszym, jeśli macie konto zaufane, a właściwie profil zaufany, to jest oczywiście skorzystanie z tego profilu zaufanego. I w tym przypadku posłużenie się tą opcją. Jeśli natomiast nie wiecie, jak założyć profil zaufany, to pewnie gdzieś tam pojawi Wam się na koniec filmu taka anotacja, aby przekierowanie do takiego filmu. Tak na przyszłość. No ale dobra, w porządku. W tym przypadku wybieramy opcję Twój epit, no i logujemy się. No i tutaj jak mówiłem, wybierając pierwszą opcję, potrzebujemy PESELu oraz NIPu, yy, albo ewentualnie NIPu. Yy, natomiast za pomocą drugiej opcji mamy możliwość zalogowania się za pomocą tego profilu zaufanego i tą opcję aktualnie wybiorę. Jako że po prostu nie chce mi się poda bawić podawanie żadnych danych, no to właśnie skorzystamy z tej drugiej opcji, więc niech będzie profil zaufany. Teraz natomiast wybiorę banki, zaloguję się za pomocą e, mojego profilu zaufanego poprzez e bank. Czy niech to będzie mBank No i po pewnym zalogowaniu na górze mamy takie opcje jak bieżące dokumenty, albo aktualnie złożone wnioski. No i to właśnie w tej drugiej zakładce widnieją aktualnie bieżące informacje odnośnie stanu danego formularza PIT No i to właściwie tyle. Jak widać mamy aktualnie tutaj bieżące formularze które w moim przypadku oczywiście zostały rozliczone, także mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny. A jeśli natomiast był dla Was przydatny, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeśli pytacie założyć konto w M-Banku i otrzymać w ramach promocji przy założeniu konta 100 zł, to link do instruktażu, jak to zrobić znajduje w opisie tego filmu. A ja się z Wami żegnam miłego dnia. Cześć!